YouTuberzy. Ideo zakład, iż osoby te są bądź były idolami mniejszej bądź większej części z was. Z pewnością każdy z nas ma bądź miał swojego ulubionego twórcę, którego poczynania śledził codziennie. Jednak co jeżeli ten sam idol dopuści się okrutnego i niewyobrażalnego czynu? Czy dalej będzie tym samym idolem? Czy cały czas będziesz pałał do niego sympatią? Z pewnością jest to pytanie, które nieczęsto sobie zadajemy. W końcu oglądając filmy naszego ulubionego twórcy, nie myślimy o tym, czego mógł się dopuścić. Nie myślimy o jego drugiej twarzy. Jednak co ta druga strona, której nie pokazuje kamera, może skrywać? Jakie sekrety możemy odnaleźć w ciemnościach? Dzisiaj zajmiemy się sprawą właśnie takiego człowieka. Idola, który dopuścił się przerażającego czynu. Sprawcy niewyobrażalnej masakry, wskutek której zamordował swoją rodzinę, a jednocześnie YouTubera. Moi drodzy, dziś zajmiemy się głośną i jakże szokującą sprawą Treya Erika Sesslera, znanego szerszej publiczności pod pseudonimem Mr. Anime. Jeszcze nim zaczniemy, upewnij się, że subskrybujesz ten kanał, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego oraz zostaw kciuka w górę pod tym filmem. Tymczasem proszę, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść sprawie YouTubera mordercy. Każda historia ma gdzieś swój początek. Myślę, że najlepsze określenie początku tej opowieści brzmi miłe złego początki. Ta historia swój początek ma w hrabstwie Valla w Teksasie. Dokładnie dnia 3 sierpnia 1989 roku, kiedy na świat przychodzi Trey Eric Sessler. Był drugim dzieckiem swoich kochających rodziców, matki Rondy oraz ojca Lortona. Miał także starszego o kilka lat brata, Marka. Była to ciepła i kochająca się rodzina. Jego rodzice w małżeństwie byli już od 34 lat. Trey był spokojnym dzieciakiem. W zasadzie niczym się nie wyróżniał, nie był zastraszany w szkole, nigdy nie próbował być w centrum uwagi. Jednak pozory mylą, prawda? Według pewnych źródeł Sessler w wieku 13 lat opracował dość przebiegły plan. Zadzwonił pod 911, czyli amerykański numer policyjny, twierdząc, iż zobaczył podejrzany cień, prawdopodobnie włamywacza. Następnie chciał ukryć się w krzakach z kijem baseballowym, by następnie znokautować jednego z funkcjonariuszy, zabrać jego broń, następnie ruszyć do domu swojego przyjaciela i odebrać mu życie. Całe szczęście ten plan nie zadziałał. Wkrótce chłopak został przebadany przez psychiatrę. Pozornie wszystko wróciło do normy. Wraz z upływem lat Trey odkrył w sobie nowe pasje. Jedną z nich było tworzenie filmów. We wrześniu 2006 roku, kiedy to serwis YouTube powoli zaczynał rosnąć, Sessler założył na nim swój kanał o nazwie Lenscap Productions. Wówczas kariera Mr. Anime rozpoczęła się. Początkowo 17-latek na swoim kanale publikował niezbyt zobowiązujące, pozbawione większego montażu filmy, prezentujące wpadki czy coś w tym rodzaju. W zasadzie był to dość ubogi content komediowy. You are going to stay in the garage out there and you're not going to come out. Well, I don't want to stay in the garage. Stay in the garage. Fine, but that's mean, Trey. Very mean. You know, you'd be a really nice brother if you let me visit your friends tonight instead of stuff me in the garage. I'm serious. I'm super serious. I don't want to see you. I don't even want to freaking see you.
told my friends that we'd be doing this tonight. Man, if I can't get this thing to work, man, that would suck. That'd make me look stupid like my twin. Około rok później początkujący twórca postanowił pójść w skrajnie innym kierunku. Przybrał pseudonim Mr. Anime i zaczął opowiadać o swojej drugiej, największej pasji – anime. Wówczas produkcje Treya stały się recenzjami. Wedle informacji pochodzących z wiki mu poświęconej, młody Sisley wyprodukował łącznie 322 filmy, a na oficjalnej liście jego tworów możemy odnaleźć m.in. recenzje takich tytułów jak Death Note czy Devil May Cry. Możemy teraz ująć, że jego youtuberska kariera trwała 5 lat, od 2006 do 2011 roku. Z czasem, po upływie kilku lat, jego filmy zaczęły stawać się coraz mroczniejsze. Poczęły dryfować w nieoczywistym, ponurym kierunku. Wraz z publikowaniem filmów w nowym formacie począł pokazywać nam swoje trzecie największe zainteresowanie – broń palną. Stało się ono wręcz tematem przewodnich nowych materiałów Mr. Anime. W 2011 roku podobno zebrał swój pierwszy milion wyświetleń. Oczywiście przez cały czas broń palna była tematem jego materiałów, jednak i tak starał się potępiać przemoc z jej użyciem, więc teoretycznie nie mieliśmy się czego bać. Prawda? W tej chwili powoli zbliżamy się do mroczniejszych segmentów tej opowieści. To tutaj sprawy przybierają skrajnie mroczny obrót. W okolicach roku 2011 babcia Treya zmarła, więc ten przebywał przez cały czas zupełnie sam w jej starym domu, którego miał pilnować w oczekiwaniu na jego nieoczywistą, nieznaną wówczas, lecz nieuchronnie zbliżającą się przyszłość. Trey żył w tym miejscu sam, był kompletnie odizolowany od reszty społeczeństwa, więc siłą rzeczy w jego umyśle mogło dziać się coś złego. Miał dużo czasu, by myśleć o swoich przerażających, chorych fantazjach, o których nie pomyślałby w normalnych warunkach, prawda? Chłopak począł fascynować się sprawami seryjnych morderców, a w szczególności sprawą masakry w Columbine, która miała miejsce 20 kwietnia 1999 roku. Sprawcami tejże zbrodni byli Eric Harris oraz Dylan Klebold. Masakra miejsce miała pomiędzy godziną 11.19 a 12.08, a w jej efekcie zginęło 15 osób, a 24 zostały ranne. Sessler miał także rzekomo snuć plany wyrządzenia własnej masakry. Pobrał nawet zdjęcia satelitarne szkoły, do której niegdyś uczęszczał – Willie High School. W jego filmach cały czas dominowały tematy broni palnej. Wedle pewnych plotek rzekomo używał zwierząt jako żywych celów. Jednak nie mam zamiaru bardziej rozwijać tego tematu, gdyż jestem bardzo wrażliwy na kwestie tego typu. Jak pewnie widzicie, z Treyem działo się coś nie tak. To samo zobaczyli fani Mr. Anime. Gołym okiem widoczny był niezwykły regres pod kątem filmów jego autorstwa. Niegdyś niezwykle przemyślane, jakże spójne produkcje, lecz wówczas chaotyczny i trudny do śledzenia spektakl. Poza izolacją, co takiego mogło wywrzeć aż taki wpływ na psychice tego młodzieńca? Cóż, zapewne trudne relacje z rodziną, a w szczególności z ojcem, z którym bardzo pokłócił się w chwili, gdy przedwcześnie opuścił college. Był to też jeden z głównych powodów, dla którego mieszkał w domu swojej zmarłej babci. I właśnie w tej chwili kariera Mr. Anime powoli dobiegała końca. Z ciekawości aż sam chciałem rzucić okiem na to, jak wówczas mógł wyglądać jego kanał. Jaką publikę zdobył, jakie wyświetlenia generował i no cóż, poza kilkoma screenami nie znalazłem nic interesującego, poza Social Blade'em. Otóż za pośrednictwem tego serwisu, który chyba w najprostszy sposób mogą opisać jako stronę internetową, za pomocą której możesz sprawdzić statystyki swojego ulubionego twórcy z YouTube czy jakiejkolwiek innej platformy. Jednakże chwilę wcześniej dowiedziałem się, iż kanał ten został usunięty 30 września 2020 roku, zatem byłem trochę sceptyczny, jednak prędko przypomniałem sobie o moim starym kanale, który usunąłem w 2016 roku. I wiecie co? Social Blade także go tutaj ma i z łatwością mogłem zobaczyć, jak mój kanał wyglądał przed laty, zatem tak, oficjalnie mamy wgląd do statystyk kanału Lenska Productions. Otóż w dniu usunięcia miał on 19 000 subskrybentów,
a także ponad 4 miliony wyświetleń. W 2012 roku na kanale pojawiły się najpopularniejsze filmy w całej karierze Mister Anime, czyli Mister Anime's Planning oraz Mister's Anime New Job, w których to 22-latek podzielił się ostatnimi wydarzeniami ze swojego życia, m.in. wspomniał oczywiście o swojej nowej pracy, a także o swoich ewentualnych planach na przyszłość. Wówczas jego kariera bezapelacyjnie dobiegła końca. Ba, przez jeden jakże nieodpowiedzialny czyn całe jego życie zostało spisane na straty. Marzec 2012 roku stanowi ogromną linię, która dzieli jego życie na dwie odmienne części. Życie miłego chłopaka oraz życie mordercy, kryminalisty. But I'm gonna be gone for some work, and I might need you to help me. What do you say? Come on, think about it. So please support me. Keep watching Mr. Anime Reviews. Thanks to everyone, all you guys, even though I think I'm the only one here. And of course, you know what to do. Thanks a lot, guys. I appreciate it. Over the 4 or 5 years, I appreciate it a lot. Jest 20 marca 2012 roku, godziny poranne, dom Sesslerów. Trey wchodzi na posesję z bronią palną w ręku. Początkowo zwabia swoją matkę do garażu, gdzie strzela jej w klatkę piersiową z bliskiej odległości. Następnie dostaje się do domu. Jego kolejną ofiarą jest starszy brat, Mark, któremu strzela w głowę. Jego ojciec wówczas spał, lecz został obudzony przez huki strzałów. Zaniepokojony wszedł do salonu, aby zbadać sprawę, lecz prędko zostaje zastrzelony przez swojego najmłodszego syna. Trey demoluje dom i morduje wszystkie domowe zwierzęta. Niedługo później sąsiedzi, usłyszawszy dziwne odgłosy z sąsiedniego domu, zawiadomili policję, która niedługo później była już na miejscu. Początkowo przeszukali podwórko. W teorii wszystko wyglądało na względnie spokojne, prawda? Prawdziwy horror rozpoczął się po wejściu do środka. Funkcjonariusze odnaleźli 3 ciała. Ciała dawnych domowników, łuski po kulach, stuczone szkło, a także kilka przerażających napisów na ścianie, które zostały napisane przez mordercę. Jeden z nich, prawdopodobnie ten najpopularniejszy, brzmi: nie wiem, czemu to zrobiłem. Kocham moją mamę, tatę i brata. Boże, wybacz mi, bo sam nie mogę przebaczyć sobie. Wówczas nieoczywistym było, iż to najmłodszy syn rodziny jest odpowiedzialny za tą tragedię. Jasne stało się to dopiero później. Wówczas Trey do swojego samochodu zapakował zapas amunicji oraz karabin i wyjechał do Wella High School w celu zamordowania 70 osób. Jednak coś go zatrzymało, nie zrobił tego i przez cały czas czekał na parkingu, by następnie zabrać się do domu swojego przyjaciela, gdzie następnie wieczorem został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Później po zatrzymaniu wyjawił swoje ambicje. Wspomniał o co najmniej 70 osobach, których chciał zastrzelić, lecz obok tego wyjaśnił także zagadkę morderstwa swojej rodziny. Wedle jego słów zrobił to po to, by jego najbliżsi nie cierpieli, by nie musieli wstydzić się za jego przerażające czyny. Jest to chyba jedna z tych historii, po których usłyszeniu chce się powiedzieć tylko to jedno konkretne słowo, lecz chyba sobie odpuszczę. Trey Eric Sessler siedzi w więzieniu do dziś. Teraz ma 31 lat i osobiście uważam, iż jeżeli początki zła były miłe, to koniec z pewnością spotkał go gorzki. I chociaż historia ta jeszcze nie dobiegła końca, myślę, że jest już na etapie powolnego, długiego epilogu, który antybohater, którym zajęliśmy się dzisiaj, spędzi za więziennymi kratami. Właśnie tak przedstawia się historia Treya Erika Sesslera, znanego także jako Mister Anime. To była historia YouTubera mordercy. O
Omawiana dziś historia skłoniła mnie do niejednej refleksji, którymi chciałbym się teraz podzielić, by nadać swoistą klamrę tej opowieści. Jak zapewne większość z was dobrze wie, niemal każdy człowiek ma dwie twarze. Pierwsza stanowi jego oblicze, które widzimy na co dzień, druga zaś przez cały czas znajduje się w cieniu pierwszej. Określenie to idealnie pasuje do YouTuberów. Jako widzowie widzimy tylko to, co twórca chce nam pokazać. Prezentuje nam jedynie mały skrawek swej osobowości, na podstawie którego kreujemy w naszych myślach jego pełny, z reguły przyjazny wizerunek. Kiedy tam, po drugiej stronie ekranu, może znajdować się skrajnie inna osoba. Tak jak było i w tym przypadku. Człowiek, którym dziś się zajęliśmy, również posiadał dwie twarze. Lecz na przestrzeni tych kilku lat pierwszą przysłoniła ta druga i została z nim na zawsze. Moi drodzy, to byłyby już na tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję wam za jego oglądanie. Mam nadzieję, że się wam on spodobał. Jeżeli tak, jeżeli doceniasz moją pracę i chcesz więcej tego typu materiałów na tym kanale, to zostaw tutaj proszę subskrypcję. Ciebie mało to kosztuje, a mi naprawdę bardzo pomoże. Dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego i oczywiście miejmy nadzieję, że nam się uda. Jeżeli ten materiał ci się spodobał, to proszę cię o polubienie, żebym mógł się gdzieś tam dalej pozycjonować. A wy co sądzicie o sprawie youtubera mordercy? Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Chciałem też w tej chwili przeprosić za opóźnienie, z jakim pojawił się ten materiał. Początkowo miał pojawić się 8 czerwca, jednak koniec końców pojawia się dzisiaj, gdyż wiecie jak to jest. Zakończenie roku szkolnego, trzeba było poprawiać pewne przedmioty i tak dalej, jednak spokojnie, to już mamy za sobą. Już niedługo zaczynają się wakacje i chciałbym ten czas wykorzystać jak najbardziej efektywnie, byście mieli tutaj jak najwięcej filmów. Zatem uważam, że wakacje będą naprawdę interesującym czasem. Myślę, że przez te 2 miesiące poznacie wiele interesujących historii, a na ten czas sam mam kilka ciekawych pomysłów. Oczywiście zapewne nie zrealizuję ich wszystkich, jednak chciałbym te najciekawsze wam przedstawić. Będzie tutaj dużo o kreskówkach, bajkach, także ich zaginionych odcinkach, kreacjach naszego ulubionego artysty Trevora Hendersona. Zajmiemy się także niejedną tajemnicą internetu i wieloma innymi sprawami, ale o tym przekonacie się już na przestrzeni najbliższych 2 miesięcy. Myślę, że z pewnością możecie oczekiwać całkiem interesujących filmów. Tymczasem to już tyle ode mnie w dzisiejszym materiale. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za oglądanie. Gorąco zapraszam cię do obejrzenia moich poprzednich materiałów, a także wyczekiwania tych następnych. Zachęcam do zajrzenia na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz powiedzieć z wieloma wspaniałymi osobami, a także ze mną. Zapraszam cię również na mojego Instagrama, Snapchat oraz Twittera. Wszystkie linki w opisie. Dziękuję wszystkim wspierającym tego kanału. Jeżeli ty też chciałbyś go wesprzeć, to zachęcam cię do wykupienia jednego z poziomów wspierania. Niedługo będą czekać na was bardzo interesujące rzeczy, a dzięki temu bardzo wesprzesz moją pracę. Tymczasem to już tyle ode mnie na dzisiaj i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, mówił do was Mondar, cześć!